Prosiliście o przerwę obiadową, na chwilę spędzoną ze mną. Ja mam na imię Michał, jestem programistą w zespole benchmarkingu w dziale zajmującym się AI w Intelu. Nasz zespół jest odpowiedzialny za research, za wsparcie klientów w wyborze optymalnych rozwiązań i uruchamiamy też narzędzia, pomagamy uruchamiać narzędzia. Dzisiejsza prezentacja jest o tym, jak nasz zespół, który zaczynał rok temu jako zespół testujący rozwiązania deep learningowe, przekształci się w zespół programistów tworzących narzędzia do benchmarkowania AI. Żebyśmy mogli jednak pójść głębiej, potrzebujemy sobie znaleźć wspólny język i żebyście dokładnie rozumieli, co mam na myśli, używając pewnych sformułowań. Przede wszystkim ten obrazek, ci z Was, którzy mają już troszeczkę mieli do czynienia z learningiem, machine learningiem, znają ten obrazek, dla pozostałych pozwólcie, że wyjaśnię w kilku słowach. Technologie związane z AI opierają się jakby na trzech takich warstwach, na Pierwsza podstawowa, czyli deep learning, to są te wszystkie frameworki typu TensorFlow, MXNet, narzędzia podstawowe, które pozwalają nam trenować sieci neuronowe, później wykorzystywać te sieci neuronowe. Tam występuje proces uczenia, no i później wykorzystania już nauczonej sieci. Następnie na fundamencie stworzonym przez deep learning opiera się machine learning, który zakłada, że proces uczenia się nie kończy, że dostarczanie nowych danych do systemu powoduje, że system udoskonala swoje możliwości nieprzerwanie. Wreszcie na tym zasadza się koncepcja AI, sztucznej inteligencji, którą my dzielimy sobie na takie dwie podgrupy. Jedna to jest miękka i twarda. Miękka to jest taka, która ma jakieś syntetyczne uczucia, rozumie pewne rzeczy, umie rozpoznawać kontekst, umie podejmować działania, umie się adaptować wreszcie do zmieniających się warunków. Natomiast twarda ma samoświadomość. I do tego na szczęście jeszcze trochę. Tematyka AI jako dyscyplina nauki i jako dyscyplina tworzenia programowania w ostatnich latach rozwija się nieprawdopodobnie. Stoi za tym kilka przyczyn. Po pierwsze, inwestuje w to kasę kilka dużych firm. Google, Microsoft, Facebook, Baidu, również Intel, ale też takie organizacje jak Apache Foundation. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że najważniejsze dzisiaj narzędzia do deep learningu są open source'owe, są do ściągnięcia z sieci w każdej chwili, co oznacza, że tak naprawdę ogromną siłę wspierającą rozwój tych narzędzi i rozwiązań stanowi społeczność, community, ludzi, którzy poświęcają własny czas, żeby udoskonalać te rozwiązania. To powoduje, że z roku na rok skokowo w tej chwili zwiększa się zarówno jakość tych narzędzi, ich skuteczność, ich możliwości. Nie bez znaczenia jest też to, że najwięksi dostawcy usług chmurowych wprowadzili do swojego portfolio dostęp do takich narzędzi, więc nie musicie niczego instalować u siebie, macie to wszystko przygotowane, nic tylko używać. Natomiast podstawowe pytanie w tym momencie, ponieważ oni nie robią tego za darmo zazwyczaj, podstawowe pytanie polega na tym, w jakie rozwiązanie konkretnie opłaca się zainwestować. Z ich punktu widzenia na przykład, z naszego punktu widzenia jako użytkowników, którego rozwiązania najlepiej użyć, żeby uzyskać najlepsze wyniki, natomiast żeby nie przepłacić za to jeszcze wszystko. No i nasz zespół, między innymi nasz zespół właśnie jest takim małym kluczuszkiem, który pomaga znaleźć odpowiedzi na te pytania. Natomiast to nie jest tak, że zabawa z deep learningiem w domu jest trudna. Na przykład są takie dwa narzędzia, tu też jedna tylko reklama, ale uznałem, że to są na tyle dobre rzeczy, że warto Wam o nich powiedzieć. OpenVINO, nasz marketing tutaj gustą, jeżeli chodzi o nazewnictwo. OpenVINO to jest software'owy toolkit. Macie gotowy zestaw narzędzi, gdzie macie wspólne API, niezależnie od tego, czy wykonujecie, czy zajmiecie się deep learningiem w oparciu o CPU, GPU, czy Movidiusa, czy FPGA. No, FPGA to raczej w domu nie wykorzystacie, ale takie możliwości ma. Dostarczone są w pakiecie wytrenowane modele, więc nie musicie się tym już przejmować. Macie wytrenowane modele, możecie od razu działać. I jeszcze wiele, wiele innych. Movidius, to już tylko ciekawostkowo dorzuciłem, żebyście, bo nazwa się pojawiła po lewej, to jest po prawej. Movidius to jest taki mały chipset, to jest specjalny chipset, który wspiera operacje matematyczne wykonywane przez sieci neuronowe na swoich warstwach, gdzie w związku z czym odciąża procesor czy GPU. Działa naprawdę dobrze. Można go kupić w takiej postaci takiego sticka, ale o miesiąc albo 2 miesiące temu jeden z dużych producentów laptopów ogłosił, że będą go budowywać bezpośrednio na płytach. Także będzie można sobie kupić bezpośrednio laptopa, który ma wbudowanego Movidiusa i bawić się tym już naprawdę w domu. OpenVINO jest w pełni darmowy. Nie jest jeszcze open source'owy, ale jest całkowicie darmowy. Natomiast do czego tak naprawdę możemy tego użyć? Bo wszędzie słyszymy o tym, że sieci się trenuje, to już tak do zmęczenia. Natomiast do czego możemy użyć? Nie chcę Was obrażać najbardziej sztandarowym przykładem samochodów autonomicznych. Wybrałem inny przykład, mianowicie jest sobie taka instytucja, która się nazywa CERN. Siedzą w Szwajcarii, mają taką ogromną rurę pod ziemią i tam się naparzają elektronami. Wojny elektronów tam urządzają. Problem polega na tym, że żeby takie wojny elektronów odwalić, potrzeba jest dużo energii, więc żeby przewidzieć chociaż częściowo wyniki takiego eksperymentu, robią symulacje. Do tej pory symulacje robili w oparciu o algorytmy Monte Carlo. Natomiast dzięki współpracy z moim kolegą, dwa biurka dalej, wymienili cały ten mechanizm symulacji i wprowadzili w to miejsce nowoczesne sieci ganowskie. Mają tą samą jakość przewidywań, co najmniej tą samą jakość prognoz symulacji, tylko że symulacje wykonują się 2000 razy szybciej. W momencie, gdy rocznie przetwarzacie 40 do 50 petabajtów danych, co stanowi 1% użytecznych danych, które w ogóle zebrali, a w ciągu 2 lat zamierzacie powiększyć ten wolumen do 500 petabajtów użytecznych danych rocznie, to takie przyspieszenia naprawdę mają znaczenie. Jeżeli ktoś chciałby więcej dowiedzieć się na ten temat, to Andrea miał w maju prezentację na ten temat dokładnie, gdzie ze szczegółami, tam jest czyste mięso, 30 minut o tym, jak deep learning został zastosowany w symulacjach fizyki wysokich energii. I ostatnia rzecz, którą chciałbym z Wami jakby sobie dogadać, to są te 3 terminy. One się przewijają notorycznie w tematyce, natomiast też chciałbym, żebyście mieli jasność. Przede wszystkim trenowanie. Trenowanie, jak łatwo się domyślić, to jest proces uczenia sieci neuronowych. Potrzebujemy do tego 3 rzeczy. Potrzebujemy frameworka deep learningowego, TensorFlow, MXNet, CAFFE. Potrzebujemy pustego modelu sieci neuronowej, niewytrenowanej, to też jest dość pominięcie z sieci typu ResNet, typu YOLO, typu Inception, cokolwiek innego potrzebujecie, w zależności od zastosowań. Potrzebujecie datasetu, to jest 3. element. Dataset to są takie ogromne, referencyjne zbiory danych. Na przykład jak trenujecie sieć do przetwarzania, do klasyfikacji obrazków, to takie te naprawdę grubaśne mają 10 set gigabajtów. Plus do tego dochodzi jeszcze tak zwany dataset walidacyjny, którego framework używa, żeby porównywać, czy sieć już się nauczyła. To tam jest taki efekt, że w pewnym momencie sieć się przeucza i spada jej trafność przewidywań. Więc mając te 3 elementy, sklejamy je razem, ściągamy sobie to wszystko z internetu za free, sklejamy, puszczamy i w następnym roku nasz laptop znowu nadaje się do użytku. Mówimy oczywiście o tych takich dużych sieciach, dużych modelach. Dzisiaj była prezentacja rano, gdzie były wskazane te mniejsze modele typu MNIST, typu CIFAR. One są małe i można sobie się tym bawić, natomiast takie duże, poważne zastosowania ciągle wymagają naprawdę ogromnych mocy obliczeniowych i nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszych jednostek obliczeniowych wytrenowanie sieci idzie w dni, czasami w tygodniu jeszcze. Niemniej te same sieci rok temu trenowały się miesiącami. To tak, żebyście mieli pogląd na to, jaki jest postęp ogromny w tym zakresie. Inferencja. Inferencja, czyli wnioskowanie. Wiecie, wbrew temu, co się bardzo często czyta i słucha na prezentacjach, to cała zabawa nie polega na tym, żeby trenować sieci, tylko żeby ich używać. Stąd między innymi wspomniałem o OpenVINO, gdzie macie już wytrenowane modele i możecie ich używać. Wreszcie i to używanie, w zależności od sieci, jakiej użyjecie, będzie pomagało Wam przetwarzać język na tekst, rozumieć język naturalny, klasyfikować obrazki, o czym rano kolega przedstawiał. To już jest ten etap, gdzie używacie. Fizycznie na produkcji zaczynacie to stosować. Wreszcie benchmarking lub testowanie. To jest termin, który się będzie przewijał przez resztę prezentacji namiętnie. To nie jest tylko sam proces mechanicznego opuszczenia jakiegoś random pomiaru. W naszej pracy etap puszczenia pomiaru jest ostatnim krokiem poprzedzonym bardzo ciężkim researchem na temat tego, co możemy zrobić i na którym, w którym miejscu, żeby pierwsze dwa punkty były szybsze i dawały lepsze efekty. Gdy w zeszłym roku zaczynałem moją przygodę z benchmarkingiem AI, nasz zespół liczył dużo mniej, połowę mniej osób i zajmowaliśmy się 3 frameworkami deep learningowymi. Dzisiaj mamy tego pod opieką już znacznie więcej. Trochę nam się to rozrosło. Większość z tych rzeczy to są frameworki open source'owe. Tutaj dorzuciłem jeszcze 3 rzeczy, które my dostarczamy. To jest KLDNN, to jest odpowiednik CUDY, wspomnianej również rano. To jest niskopoziomowa biblioteka optymalizująca operacje matematyczne z użyciem instrukcji AVX na procesorach ZIO. Nauczyłem się tego. Bardzo długa formułka. I wreszcie NGraph to jest taka wysokopoziomowa warstwa, która podobnie jak OpenVINO daje wspólne API do wielu frameworków. Plus do tego jeszcze dorzuca kompilator grafów, który daje performance boost. One są w pewnym zakresie są podobne, ale zastosowania się troszeczkę różnią. Jest też wymieniona taka inicjatywa, która w tym roku się zawiązała, ONNX. To jest kilka dużych firm, się dogadało, że pewne rzeczy trzeba było zacząć standaryzować w obrębie deep learningu i na dziś oni tam zajmują się wieloma rzeczami. Na dzisiaj dzień skupmy się na tym, że na przykład jedną z rzeczy, którą się zajmują, to jest uwspólnienie API do modeli. To też jest strasznie upierdliwe, że modele mają różne API, czyli te sieci neuronowe, modele sieci neuronowe mają różne API, więc włączanie kolejnych nowych modeli do frameworków jest po prostu bolesne i zajmuje niepotrzebnie dużo czasu, hamuje rozwój. Jak się udało się tego blokera zdjąć, to rozwój znowu mógłby przyspieszyć. No i nasz zespół tak naprawdę bierze to wszystko razem, składa w różnych konfiguracjach i badamy, co z tego wynika. Jak to wygląda w liczbach? Na dzisiaj dzień zajmujemy się 8 frameworkami, 79 różnymi modelami. Korzystamy z 26 różnych datasetów do ćwiczenia tych modeli. Całość operuje łącznie na 48 różnych batch size'ach. Batch size to jest taka miara, która mówi, ile jednocześnie danych wchodzi na wejście sieci. Czyli jak na przykład mamy klasyfikację obrazków, inferencję i klasyfikujemy obrazki, wpuszczamy jeden obrazek na sieć po kolei, cyk, 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 to jest batch 1. Jeżeli wpuszczamy ich 1024, to mamy batch size 1024. To tak powoli wyjaśnienia. Wreszcie całość testujemy lub testowaliśmy łącznie na 17 platformach. Rok temu, w czerwcu 2017, nasz zespół zajmował się łącznie i taki zestaw danych, my plus jeszcze parę innych argumentów, które wymieniam później, nazywamy konfiguracją pomiaru. Rok temu nasz zespół, dokładnie w czerwcu 2017, mierzyliśmy 9 konfiguracji. W czerwcu 2018, dzisiaj rano jeszcze sprawdzałem, w czerwcu 2018 wykonaliśmy pomiary dla 11 050 różnych konfiguracji. Skąd pomysł, żeby napisać cały soft do tych pomiarów samodzielnie? Problemów jest kilka, ale podstawowym jest takim, że oprogramowanie do deep learningu nie jest w żaden sposób ustandaryzowane. I w naszym odczuciu nie ma na rynku dostępnego narzędzia, które dostarcza wyniki pomiarów w taki sposób, że możemy na nich polegać. Brakuje najczęściej danych, szczegółów pomiaru, nie jesteśmy w stanie tego dokładnie zweryfikować. Co więcej, mając do dyspozycji własny stack, jesteśmy w stanie bardzo elastycznie reagować na potrzeby klientów. Klienci przychodzą z bardzo różnymi pytaniami, a co by było gdyby? Gdybyśmy teraz mieli czekać na zewnętrznego dostawcę, moglibyśmy troszeczkę to wszystko opóźniać, tak? No, możemy reagować sami, elastycznie i błyskawicznie. Jakie są te trudności, jeżeli chodzi o pomiary narzędzi deep learningowych? Po pierwsze, to nie jest chyba zaskoczenie, bo mówimy o software'ze, słaba dokumentacja. I to nie jest tylko tak, że dokumentacja jest, powiedzmy, te duże frameworki deep learningowe, typu chociażby właśnie TensorFlow, który dzisiaj też już był wymieniany. Jak tak spojrzycie, mają całkiem spoko dokumentację. Okazuje się jednak, że one mają całą masę zupełnie nieudokumentowanych feature'ów. Flag, które można poustawić, żeby pewne rzeczy zoptymalizować, pewne działania specyficzne dla modeli, dla datasetu konkretnego, dla konkretnych operacji, dla tego, czy uruchamiacie to na CPU, GPU, czy na czymkolwiek innym. Tam jest to wszystko poukrywane, ale dokopać się w tego dokumentacji czasami nie sposób, więc bardzo często po prostu ryjemy po chodzie źródłowo. Ponadto Jakość jest różna. Do tego jeszcze wrócę, ale mieliśmy duże przeboje z jakością frameworków deep learningowych, gdzie nawet oficjalne wydania potrafiły po prostu się nie budować. I już. I trwało to 3 tygodnie do następnego release'u. A od nas cały czas oczekuje się danych. Wreszcie bardzo mocno współpracujemy z deweloperami. Mamy własną grupę deweloperów, którzy zajmują się frameworkami i dostarczają m.in. optymalizacje wydajnościowe lub włączają nowe modele. No i bardzo gęsto oczywiście pracujemy na branżach zupełnie deweloperskich. Jak wygląda dokumentacja deweloperska, wszyscy dobrze wiemy, się nie przyznajemy. No ale to też jest taki przyczynek do tego, który nam utrudnia. Środowisko oprogramowania, poczynając od systemów operacyjnych. Mówimy tylko o Linuxach, skupmy się tylko na Linuxach. Co wersja, coś się zmienia. Pomiędzy dystrybucjami są ogromne różnice. W ciągu 2 wersji świat może się wywrócić do góry nogami. Mogą coś naprawić, a mogą coś równie dobrze zepsuć. Co więcej, żeby nie było za łatwo, to pomiary prowadzone na bare metalu wcale nie muszą być liniowo przekładalne na pomiary prowadzone w Dockerach. Ten sam system w ramach kontenera dockerowego będzie zachowywał się wydajnościowo zupełnie inaczej niż bare metal z tym samym systemem. I to w zupełnie nieoczekiwanych kierunkach czasami. Co jeszcze? Sprzęt. Sprzęt to jest w ogóle historia na duże piwo, ale żeby wam taki przykład uświadomić, jakie detale grają rolę. Rodzaj pamięci RAM. Rozkład kości pamięci w bankach. Jeżeli macie maszynę serwerową i ona ma tam powiedzmy te 10-12 slotów na pamięć, to robi różnicę, jeżeli weźmiecie 2 duże kości, albo jak weźmiecie 16 małych. To potrafi wpłynąć na wyniki pomiaru. Rodzaje dysków twardych. I to nie mówimy tylko o prostym rozgraniczeniu HDD-SSD, ale modele pomiędzy sobą, konkretnie producenci potrafią bardzo mocno wpłynąć. Jeszcze dodajmy do tego jakieś akceleratory typu Optane i znowu wszystko zaczyna, całe pomiary trzeba zaczynać od nowa. I tych pomiarów jest jeszcze więcej. Ponadto przychodzą klienci ze swoimi pomysłami na to, jak oni chcą używać software'u deep learningowego. Część mówi, że na przykład dane do sieci w ramach inferencji już streamuje. Okay? Ile streamów naraz puszczasz? A część będzie czytać z dysku, wracamy do problemu dysku. Część trzyma dane w pamięci, wracamy do problemu pamięci. Część pyta, ok, a co się stanie, jak wezmę taki framework, to inferencję puszczę na 2 soketach jednocześnie? Albo mówi, nie, to ja wezmę sobie 4 jednocześnie instancje i puszczę na 2 soketach. Co się stanie, jak procesor będzie musiał podzielić kory, czy GPU będzie musiało podzielić kory pomiędzy jednocześnie pracujące instancje? Mają bardzo ciekawe pomysły, no ale tam powiedzmy dla nich to ma duże znaczenie. Natomiast, z takich ciekawostek, jak będziecie robić inferencje kiedyś, to bardzo pilnujcie temperatur jednostek obliczeniowych. 10 stopni różnicy może wpłynąć nawet na kilkadziesiąt %, jeżeli chodzi o performance inferencji. True story. Ok. Tych zagadnień jest jeszcze dużo więcej. Detali, które wpływają na performance. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to czyni naszą robotę fantastycznie kolorową. Nigdy nie wiadomo, co danego dnia nam wyskoczy i co będziemy musieli sprawdzić. Jeszcze ktoś wpada na pomysł i idziemy, atakujemy. W związku z czym tak naprawdę nasza robota nie sprowadza się tylko do takiego mechanicznego puszczania testów. To jest autentyczny research, gdzie badamy wiele zależności i to wszystko jest nam potrzebne nie tylko po to, żeby rozumieć, jaki wpływ mają pewne atrybuty na performance, ale co ważniejsze, żeby kontrolować je. Jeżeli nie jesteśmy w stanie kontrolować warunków pomiaru, nie jesteśmy w stanie kontrolować wyników. Ponieważ tak naprawdę na koniec dnia od zespołu zajmującego się benchmarkingiem oczekuje się tylko jednej rzeczy. Prawda. Całą resztą zajmują się inne działy. Ok. Nasz system do benchmarkowania, który wyprodukowaliśmy w ciągu ostatniego roku, opiera się na kilku komponentach, konkretnie na trzech. Mamy komponenty zajmujące się egzekucją, mamy komponent, który zajmuje się układaniem kolejki testów i mamy komponent, który odbiera wyniki i później wyświetla je w formie takich czy innych zestawień, który bardzo oryginalnie nazwaliśmy dashboardem. Oprócz tego mamy jeszcze kilka narzędzi towarzyszących, ale one są o nich później. Na początku wyglądało to tak. Dany tester meldował się na bare metalu, ściągał tam repozytorium z naszymi skryptami, kompilował framework, ściągał datasety, uruchamiał całość, wyniki były wysyłane na dashboard przez API webowe, no i tam już klienci mogli sobie to oglądać. Natomiast w momencie, gdy ilość konfiguracji zaczęła nam rosnąć, to no, trzeba było coś zmienić. Oczywiście pierwszy odruch dobrego, leniwego programisty jest taki, że niech ktoś inny to zrobi za nas. My stwierdziliśmy, że niech to robi automat. Wybraliśmy Jenkinsa, którego wsparliśmy Groovy. To jest taki język skryptowy, który można pisać sekwencję poleceń w Jenkinsie. Do dzisiaj z niego korzystamy. Jest bardzo elastyczny, ma swoje wady, ale w naszych potrzebach się bardzo dobrze znalazł i korzystamy z niego do dzisiaj. Jenkins został wpięty na początku całego procesu. Nasze skrypty benchmarkujące zostały otoczone tymi skryptami Groovy'ego, no i Jenkins w tym momencie mógł sam wchodzić na maszynę, sam wszystko kompilować, uruchamiać testy, wysyłamy wyniki i dziękuję. Natomiast jak wcześniej wspomniałem, takie rzeczy jak system operacyjny na przykład mają znaczenie. Nasze maszyny, których używamy do pomiarów, rozsiane są po całym świecie. Globalna firma. Więc nie zawsze mamy pełną kontrolę nad tym, jaki tam jest system operacyjny i tego typu detale. Jakie są komponenty wgrane. No więc pierwsza myśl oczywiście jest taka, wirtualizujmy to i w ramach wirtualki będziemy mieli kontrolę nad tym, co nam się dzieje. I tak zrobiliśmy. Wpuściliśmy Docker. Warto powiedzieć, że zasadniczo Docker ma faktycznie pewien wpływ na performance. W zależności od paru detali od kilku do kilkunastu procent, no ale jeżeli wiesz, co robisz i dobrze wybierzesz system operacyjny, sterowniki Dockera, no to tam te 1-2% to są takie stabilne, degradacja performance'owa jest stabilna, wiemy o tym, możemy z tym żyć i jedziemy dalej. Docker wbijał się na maszynę, miał w środku, w jego obrębie była ta cała kompilacja robiona i zaczynało to działać naprawdę fajnie. Na tyle sprawnie, że musieliśmy zacząć poprawiać dashboard, żeby był w stanie obsłużyć rosnącą ilość wyników. Wykorzystaliśmy firmową chmurę, która opiera się na narzędziach Cloud Foundry, których podstawową zaletą jest to, że jest proste. Mają dużo ograniczeń, ale są bardzo proste. To nam pozwoliło troszeczkę zabawek dodawać. Tutaj też jest dla zmielenia przeciwnika, to jest tak naprawdę Mongo, które przechowuje nam na przykład wygenerowane raporty i tego typu rzeczy. Oczywiście uczyliśmy się nadal i na przykład w tym momencie bardzo szybko się nauczyliśmy, że starą prawdę sobie przypomnieliśmy, że każdy soft umrze i zazwyczaj to nie jest ten moment, który byś chciał. Mongo nam któregoś dnia umarło i zablokowało nam cały dashboard. W związku z czym bardzo szybko przeprosiliśmy się z failoverami, a dashboard okazał się być o tyle krytyczny, że w momencie, gdy on nie działał, to nie schodziły do niego wyniki. A suita na tym etapie była napisana w ten sposób, że wszystkie dany framework, jak wchodził na maszynę, miał pełny komplet testów do wykonania. On siedział na tej maszynie od kilku do kilkunastu godzin, nawalał te testy, schodził z niej i Jenkins wbijał do następny framework, który znowu przez kilkanaście godzin jeździł po tej maszynie. Jeżeli dany framework z winy dashboardu nie był w stanie opublikować swoich wyników, to jego kolej wypadała za 2-3 dni. Jeżeli wyniki były pilne, no to wtedy robiło się gorąco. Trzeba było coś z tym dalej jeszcze zrobić. Jak wcześniej wspomniałem, dużym problemem w tym momencie okazała się też niestabilność samych narzędzi deep learningowych, ich jakość i niestabilność. W związku z czym wprowadziliśmy sobie drugą kopię dashboardu, żeby nam było łatwiej. Ponieważ to są, cały czas korzystamy z Cloud Foundry, więc to było kopiuj wklej, konfiguracja delikatnie się różni, kod jest ten sam, deploy jest druga komenda, półautomat, leci łatwo. Natomiast postawiliśmy przed drugim dashboardem inne zadania troszeczkę. On ma inną suitę testową, on nie mierzy performance'u jako takiego, pracuje na bardzo ograniczonej sucie testowej. Jego podstawowym zadaniem jest sprawdzić, czy framework się kompiluje, czy będzie gadał z tym modelem i czy dostarczy wyniki dla jakichś takich kluczowych, brzegowych pomiarów. Jeżeli wynik tego sprawdzenia był wysyłany na dashboard produkcyjny, granularność mieliśmy do commit hasha, czyli pracowaliśmy często dużo przed releasami oficjalnymi. To było o tyle fajne, że jak pojawiał się release danego frameworka, przychodzili do nas nasi stakeholderzy i pytali, słuchajcie, trzeba pilnie pomierzyć ten framework, bo był release, proszę. Super. W jaki sposób byliśmy to w stanie zrobić? Dashboard produkcyjny odbierał informację o tym, czy dany framework nadaje się do budowania i odsyłał tą informację, później przekazywał ją do narzędzi, które już na maszynach budowały framework, więc w tym momencie dostarczaliśmy informację, że tej wersji frameworka możesz użyć, można użyć tej wersji frameworka nawet, bo inne są niestabilne. O jakim problemie mówimy? To jest przykład prawdziwego frameworka, który badamy. Przez uprzejmość nie powiem, który. I jak widzicie, na przykład w styczniu miał 2 tygodnie, 16 dni słabych. Nie kompilował się po prostu na konkretnych konfiguracjach. Nie i koniec. Tu już mu trochę przeszło, na części konfiguracji zaczął się kompilować, tutaj miał jeszcze jakieś pomysły dziki, no i to faktycznie od kwietnia wyraźnie poprawili coś i jest dużo, dużo stabilniej. W momencie, gdy oczekujesz, że będą wyniki spływały ciągle, będziesz w stanie ciągle coś mierzyć, no to takie jazdy są dużym problemem. Oczywiście ilość danych, która się zwalała z pomiarów, rosła, tylko rosła. W związku z czym, jak dane rosły, pojawiły się pytania o jakieś analityki, porównania, raporty. W naturalnym odruchu serca podłączyliśmy kolejkę i asynchronicznego workera. Działa to w tej chwili w ten sposób, że dashboard odbiera informację o nowym wyniku i natychmiast puszcza event, że przyszedł nowy wynik. No i ten worker z tyłu tam sobie siedzi i tam te swoje wszystkie długotrwałe obliczenia robi. Na co dzień nie jest to jakieś tam bardzo dramatyczne, takie podstawowe przerobienie wyniku, ta podstawowa analiza, którą ten worker robi, to jest około 1,5 sekundy. Niby nic, można by teoretycznie puścić to w requestie, ale zdarza się z różnych powodów, że na przykład tam zjeżdża na dashboard 300-400 wyników w ciągu 30 sekund. Wiele maszyn jednocześnie zrzuca wyniki, albo schodzą wyniki treningów ze wszystkimi krokami i worker te 1,5 sekundy nam w tym momencie nagle rośnie do kilku minut opóźnienia. Ale dashboard cały czas jest w stanie odbierać wyniki, worker odbiera sobie to w tle i tam sobie spokojnie mieli. Jeżeli wyniki analizy pojawią się z 5-minutowym opóźnieniem, absolutnie nikogo to nie zaboli. Jeżeli stracimy 5 minut przy benchmarkingu w ciągu dnia, a zazwyczaj takich sekwencji w ciągu dnia potrafi być więcej, no to nie dostarczamy tak dużo wyników, jak moglibyśmy dostarczyć. Tak, bo maszyny wiszą na tym połączeniu HTTP wysyławszy wynik i pewnie niepotrzebny. Ok. Wszystko wydawało się działać naprawdę super. Naprawdę zbieraliśmy duże ilości wyników. No ale potem rzeczywistość nas dogoniła i pojawiły się szybkie zlecenia. Przetestujcie mi jakąś konkretną grupę konfiguracji. Albo okazało się, że pewne konfiguracje są ważniejsze niż inne. Pewne mierzymy takie, żeby mieć dane referencyjne, ale na przykład krytyczne dla klienta są pewne konfiguracje i potrzebujemy przez następne 2 miesiące trzepać głównie te konfiguracje. No to jak mamy taki suite testową, która ogarnia wszystko, to było takie dosyć raczej tricky, żeby to zrobić. Ponadto cały czas wracał nam problem właśnie ewentualnych błędów, jak włączaliśmy nowe modele do pomiarów, nowe konfiguracje. Też ta monolityczna suite testowa zupełnie nam tym nie pomagała. Mówiąc wprost, nasz prosty, skuteczny, efektywny system kopnął nas w dupę. Ale rozwiązanie oczywiście mieliśmy pod ręką, było proste. Wprowadźmy schedulera. Scheduler, który tak naprawdę jest niczym innym jak listą zadań, zarządza listą zadań. On przechowuje, i to też było pewne novum, przechowuje listę wszystkich konfiguracji, jakie w danym momencie mamy włączone do pomiaru. Łącznie z priorytetami. I on sobie to tam wszystko mieli ładnie. Scheduler jest wpięty jeszcze za Jenkinsem, on nim zarządza i komunikuje się znowu z dashboardem. Dashboard jest dla niego źródłem informacji, kiedy dana konfiguracja miała swój ostatni wynik. I wtedy scheduler to bierze, mówi, no to ty idziesz, naprawdę, ciebie puszczę za 2 dni, a te są ważniejsze i lecą wyżej. Oczywiście to podejście oznaczało, że te nasze monolityczne pipeliny i monolityczne skrypty benchmarkowe zupełnie się do niczego już nie nadają, bo nie jesteśmy w stanie przyjmować konkretnych parametrów. Nie ma parametryzacji, po prostu była funkcja argumentów 0, czyli teoretycznie idealna. Nie tak bardzo. Ale to też nie było dla nas przeszkodą. Przerobiliśmy konfigurację jobów w Jenkinsie, dodaliśmy wszystkie parametry, których potrzebowaliśmy. No i od tego momentu scheduler mógł już faktycznie podawać, że mamy puścić konkretną konfigurację do pomiaru. No, i co mogło się popsuć? Popsuło się wszystko. Po kolei. Naszym głównym problemem, głównym błędem było to, że rozgrzebaliśmy 3 powiązane ze sobą narzędzia praktycznie w tym samym czasie. To niedobrze. Scheduler okazał się być nie do rozpoznany. Zrealizowaliśmy ten główny cel biznesowy, czyli priorytetyzację zadań i możliwość puszczania konkretnych konfiguracji, tylko zapomnieliśmy zupełnie sprawdzić, jaki wpływ dana implementacja schedulera będzie miała na inne węzły w sieci, czyli dashboard przy Jenkinsa, oraz jak będzie wpływała na maszyny pomiarowe. No to na przykład zapomniało się nam o takich detalach jak to, że Jenkins ma pewien limit swojej kolejki zadań. No, pierwsze co zrobił scheduler, to ją zabrał. Jenkins się złożył. Ok, naprawiliśmy to. Poprawiliśmy to i teraz od tego momentu scheduler bardzo grzecznie pytał: panie Jenkinsie, czy taka maszyna w takiej konfiguracji jest aby dostępna, bo bym test puścił? No dobra, dawaj ją, lecimy. Elegancko. Tylko że jak się Jenkins dostawał takich zapytań kilkaset do kilku tysięcy na minutę, to jak każda porządna aplikacja napisana w Javie, zleża na całą pamięć i się złożył. Dobrze, naprawiliśmy to. Ograniczyliśmy częstotliwość zapytań do Jenkinsa. No i wtedy się okazało, że maszyny pomiarowe nam się nudzą, bo interwał schedulera nie trafiał w interwał pomiaru. I była dalsza jazda. Też to naprawiliśmy, ale o tym za chwilę. Co więcej, pliki konfiguracyjne, o których wspomniałem, to nasze wszystkie konfiguracje pomiarowe opisane są w YAMLach. No i okazało się, że jednak za bardzo wierzymy w ludzi i trzeba bardzo szybko było dorabiać dodatkowe handlery łapiące błędy w YAMLach, żeby się scheduler z kolei nie składał. Co też mi się zdarzyło. Jednocześnie bardzo dzielnie poprawialiśmy nasze skrypty uruchamiające benchmarki. Ponieważ całość była pisana nadal w baszu, więc te długie suite testowe wzbogaciły się o całą przepiękną kolekcję ifów, przypadków szczególnych, haków. No, możecie się domyślić, że nie pomogło to jakości komuś. A przecież jednocześnie cały czas były potrzeby biznesowe i musieliśmy włączać nowe konfiguracje, więc te skrypty nie tylko się wzbogacały, ale jeszcze poszerzały. No więc krótko było to tak naprawdę, pisaliśmy sobie sami idealny przepis na katastrofę. Regresje były na porządku dziennym, a kod powoli zbliżał się do bycia nieutrzymywalnym. Dashboard zresztą też miał swoje problemy. Na przykład zdarzało mu się nie zdążyć z odświeżeniem tych snapshotów z informacją o dacie ostatniego wyniku. W związku z czym scheduler potrafił puścić ten sam test wiele razy pod rząd. To też niedobrze, bo marnujemy czas maszyn. Okazało się też, a to był zupełny przypadek, w określonych warunkach Mongo potrafiło utworzyć 2 dokumenty z tym samym kluczem. Jak wpływa coś takiego na logikę biznesową, która się opiera na danych z tego dokumentu, możecie sobie tylko wyobrazić. Jak dostawała nagle 2 dokumenty zamiast jednego i nie umiała rozpoznać, który jest właściwy. Oprócz tego dorobiliśmy się jeszcze w międzyczasie narzędzia, które eliminowało proces budowania frameworka na maszynie. Czyli mieliśmy specjalny soft, który budował nam obrazy, gdzie było całe księżywisko testowe już skompilowane, wszystko przygotowane, tylko wgrać na maszynę, zmapować wolumen z datasetami i jedziemy. Niestety w pierwszej wersji obrazy, które generował ten builder, potrafiły często przekroczyć 10 GB. Jak sobie pomyślicie, że fajnie byłoby szybko ściągnąć za oceanu taką paczkę danych, żeby zrobić szybko pomiar, to można się naprawdę srogo rozczarować. Zresztą w związku z tym, na przykład od momentu, kiedy Jenkins mówił wykonaj pomiar do fizycznego startu pomiaru, Często mijało nawet 30 minut. No możecie sobie wyobrazić, że dla ludzi, którzy zawodowo mierzą coś, jak coś szybko działa, to takie coś to było naprawdę jak strzał z liścia. Nie fajnie. No i oczywiście była ta kolejna rzecz, która wpłynęła na ilość danych, które mogliśmy danej doby pomierzyć. Okej, no i przed moment wszystko po prostu nam się dało. Później pokażę, nawet to będzie widać. Wszystko naprawdę nam się dało. W lutym stwierdziliśmy, że mamy już kompletnie tego dość. Wykonaliśmy rachunek sumienia i zidentyfikowaliśmy wszystkie nasze główne problemy. Poprawiliśmy listę naszych wymagań, napisaliśmy ją uczciwie jeszcze raz. I jednym z takich kluczowych rzeczy było to, że chcielibyśmy mieć takie skrypty pomiarowe, gdzie jak się włącza nowy model, to stare działają, niezależnie od tego, jakiej jakości jest nowy, czy komuś tam ręka nie utknęła. Wreszcie scheduler miał zapewnić nie tylko priorytetyzację zadań i wykonywanie konkretnych, ale również dążyć do tego, żeby zmaksymalizować utylizację maszyn pomiarowych. Dashboard z kolei dostał wymaganie, że ma zapewnić zawsze stabilny punkt, z którego korzysta scheduler, do którego można wysłać wyniki, więc wszystkie failovery i zabezpieczenia jak najbardziej tutaj wchodziły w grę. Scheduler został wyposażony w bardziej taką fancy logikę. Troszeczkę lepiej mu to pozwala zarządzać kolejką i jest coraz lepiej, natomiast na pewno przestał zażynać Jenkinsa i dashboard. Jeżeli chodzi o dashboard, to z cyklu proste głupie rozwiązania zrezygnowaliśmy z Mongo. Tak na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przechowywanie dokumentów statycznych w relacyjnej bazie danych jest trochę abstrakcyjne czy oryginalne, ale w tym przypadku poświęciliśmy ładny design po prostu na rzecz spotkania się z biznesem. Dokończyliśmy wdrażanie Gitflow. Korzystamy z tego w tej chwili już w pełni, ze wszystkich dobrodziejstw tego procesu. Więc mamy release, pull requesty i wiele gałęzi, wiele branży, plus jeszcze sam Gitflow jako narzędzie pozwala też na przykład ładnie zamykać, tak? Czyli jak robimy release, to wszystkie taski się zamykają na GitHubie, za tym z tym powiązane wszystkie branże są usuwane i jest bardzo duży porządek się zaczął robić w repozytorium. Natomiast największą robotę wykonaliśmy przy skryptach uruchomieniowych. Po pierwsze zidentyfikowaliśmy standardowe kropki każdego testu. Wywaliliśmy wszystkie skrypty Groovy'ego przypisane do konkretnych frameworków i zastąpiliśmy je jednym wspólnym dla wszystkich. Jak łatwo się domyślić, oznacza to ni mniej, nie więcej niż to, że API egzekutora samego też dostało wspólny interfejs. Tutaj jakby tylko wspomnę, że to jest taki klasyczny przypadek, gdzie zaprojektowanie tego wszystkiego, przemyślenie i znalezienie wszystkich scenariuszy szczególnych zajęło nam około miesiąca. Implementacja per framework to były 2-3 dni. To jest ten koszt, kiedy mamy dobrze zidentyfikowane wymagania i poświęcamy na nie kupę czasu, a później robimy po prostu wdrożenie. Troszeczkę oszukuję, bo mieliśmy łatwiej, bo mieliśmy już te wszystkie skrypty uruchamiające testy, tylko trzeba było je wyjąć z tego bagna i włożyć na te nowe, śliczne półeczki z testami. To mniej więcej wygląda, sprowadza się do tego, że mamy każdy framework z danym engine'em i jakąś siecią neuronową każdy dostaje własną osobną klasę. Więc jeżeli jeżeli włączamy do pomiarów nowy model dla danego frameworka, to on dostaje po prostu nowy plik, nową klasę, która ma konkretną konwencję nazewniczą, konkretne API i już. Jeżeli nawet się komuś ręka omsknie, to reszta konfiguracji działa bez zakłóceń. No i też dosyć ważną rzeczą jest to, że po doświadczeniach z przełomu roku nie zmienialiśmy tym razem wszystkich frameworków jednocześnie. Mimo że okazało się, że była to zupełnie nieuzasadniona obawa, ale jednak dzisiaj naprawdę jesteśmy zadowoleni z siebie, że poświęciliśmy na to 2 tygodnie i każdy framework po kolei się przepisywał. Jeden skończył, potwierdził, że działa, drugi się zabierał, potwierdził, że działa, trzeci się zabierał i tak dalej po kolei. To rozwiązanie okazało się leżeć nam przed oczami. Jest cudownie proste, jest wręcz banalne. Jak sami się przyjrzycie i zastanowicie, to jest przecież no głupie, tak? Głupio proste aż. Przy okazji mamy spełnione SRP, mamy spełnione Open Close, segregację interfejsów, mimo że Python ma taki interfejs na gębę ma. Ale umówmy się, że same klasy implementują ten sam interfejs. Wreszcie, w przeciwieństwie do Basha, wreszcie mamy testowalny kod. Znaczy słyszałem legendę o tym, że do Basha też się da pisać testy, ale nie znalazłem nikogo, kto mi to na żywo pokaże, że to robi. Natomiast do Pythona da się i to robimy. Co więcej, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa zaleta tego rozwiązania. Mianowicie mamy to wspólne API. To API przyjmuje z sekwencji komend. Ten framework, ten model, ten dataset, ten batch size i tu parę jeszcze innych parametrów. Inferencje proszę. To samo się da puszczać w tym momencie ręcznie. I automatycznie, i ręcznie. Ta sama sekwencja komend. Okazało się, że w tym momencie, dlaczego potrzebujemy sekwencji ręcznej? Dlatego, że czasami przychodzą deweloperzy, weź mi tam pod biurkiem, puszcz coś, nie? No dobra, no to biorę te nasze skrypty i je puszczam. Nie ma problemu. Ale korzystam z tego samego API. Kod jest jeden dla każdego typu egzekucji, zarówno automatycznej, jak i manualnej. Wreszcie ilość modeli, które jesteśmy w stanie włączać do pomiarów miesięcznie, wzrosła nieprawdopodobnie, bo nikt nie szuka, gdzie jeszcze trzeba wprowadzić cholernego IFA, tylko po prostu tworzy nowy plik, definiuje tam całą komendę, która uruchamia pomiar tego modelu z tym enginem w tym frameworku, tada, wszystko. Przyspieszenie jest ogromne. Więc chroni nas to przed regresjami. Planujemy, żeby w przyszłej, następnej wersji wprowadził też pokój na świecie. Nowy egzekutor został napisany w Pythonie 3. Odpowiedź dlaczego jest prosta, dlatego że istnieje na wszystkich Linuxach. PHP jest napisany na 7 minut. Jest szybki i no i generalnie większość tych frameworków deep learningowych ma API Pythonowe, więc taka naturalna rzecz była, żeby egzekutor się gadał w tym samym języku. Pozwoliło nam to włączyć CI-a. Ponieważ mamy Pythona, mamy testowany kąt, włączyliśmy CI. CI jest włączony w proces pull requestu. To znaczy w momencie, gdy ktoś swojego brancha zgłasza do pull requestu, to w pierwszej kolejności uruchamia się CI. CI przeprowadza sekwencję testów, w tym integracyjny. Jak widać tutaj komuś się ręka ewidentnie omznęła. Następnie i dopiero wtedy wchodzą reviewerzy. Reviewerzy generalnie nie zaglądają, dopóki CI nie skończy. Nie ma co przeglądać kogo, który nie przechodzi testu. Dopiero jak test, kod przeszedł testy, wtedy siadają dwie osoby i patrzą, czy kumają, o co chodzi w tych zmianach. Generalnie taką mamy politykę co do review, że jak nie kumam, co tam się stało, to te reviewy są rzucone. Nawet jeżeli to działa, jeżeli to ma sens, jeżeli ja nie skumałem, co tam się stało, to poszedł mi z tym. Przerobiliśmy naszego image buildera. Produkuje znacznie mniejsze obrazy. Jak widzicie, w tej chwili samo ściągnięcie obrazu to jest akurat sprawdzenie, czy obraz się nowy pojawił. Tutaj się jakaś warstwa aktualizowała. Jest generalnie dużo szybsze. Te obrazy, które ważyły 10-15 gigabajtów, teraz nie przekraczają 2 gigabajtów. Także zmiany są bardzo duże. Cały czas zachowując na samą funkcjonalność zamkniętego w kontenerze systemu operacyjnego i frameworka. Jak to uzyskaliśmy? A przede wszystkim uzyskaliśmy to w ten sposób, że przypomnieliśmy sobie, że jak ktoś pisze skrypty do kompilacji, że trzeba sobie coś skompilować samemu, to jest niezwykle rzadkie, żeby napisał też skrypty, które czyszczą po tej kompilacji. Jakby wam kiedyś zaczęły puchnąć katalogi, a dużo kompilujecie, to przejrzyjcie tam. Tam się dużo da wyczyścić, bardzo dużo. No i przypomniało nam się też, że ta sama, absolutnie dokładnie ta sama reguła działa w przypadku użycia menedżerów pakietów. Te komendy zapamiętajcie sobie, jak budujecie gdziekolwiek obrazy dockerowe i korzystacie z apt-geta czy yum install, to następna linijka, następny jest run, yum, clean i odpowiednik dla debianowych. Zobaczycie sami, jak drastycznie spadają wam rozmiary wynikowego obrazu. Coś niesamowitego. Cały system w tej chwili wygląda tak. Troszkę mnie zaskoczył, jak sobie to narysowałem. No i brakuje tutaj jeszcze image buildera, ale to jest detal. Natomiast działa, wreszcie zaczęło to wszystko działać. W jaki sposób to działa? Jakie są tego efekty? Efekty są takie, że to był nasz mroczny Mordor, a w tej chwili doganiamy już wyniki te najlepsze z grudnia, przy czym w tej chwili badamy właśnie te 11 tysięcy konfiguracji indywidualnie wskazanych do pomiaru, plus zdjęliśmy z pomiarów 3 maszyny. Bo już nie będziemy się nimi zajmować, zostały 3 platformy zdjęte, więc mamy mniej platform i jesteśmy jakieś chyba 5 czy 7% w tej chwili gorsi niż w szczycie. Co więcej, pomierzyliśmy wydajność, troszkę niechcący, ale pomierzyliśmy wydajność naszego systemu i jesteśmy w tej chwili w stanie zbierać około 20 tysięcy wyników pomiarowych tygodniowo. Nie wykorzystujemy tego, skupiamy się na trzymaniu interwału, który mamy, a tą nadwyżkę wykorzystujemy w dwóch celach. Po pierwsze, wykorzystujemy ją na wrzutki, a po drugie wykorzystujemy ją czekając na nadchodzące 2 kwartały, gdzie będziemy uruchamiać kolejnych kilka platform i kilkanaście nowych modeli, to już mamy zapowiedziane, więc ten buffer nam się troszeczkę zredukuje. Ale naprawdę w tej chwili działa to bardzo szybko. Taki przykład a propos tych wrzutek. W zeszłym tygodniu dostaliśmy polecenie, prośbę, żeby pomierzyć pewną grupę konfiguracji na platformie, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia. Trzeba było tam się przede wszystkim wbić, maszyna była całkowicie znana, trzeba było się na nią wbić, zainstalować cały nasz software stack, czyli Dockery z właściwymi sterownikami i tak dalej, wszystko przykontrolować, zabudować tam datasety. Te datasety, tak jak mówiłem, od 1 do kilkudziesięciu gigabajtów, więc to też trzeba chwilę tam potrwać, żeby to się za ocean wysłało. Trzeba było podłączyć do Jenkinsa, trzeba było włączyć konfigurację w schedulerze i zebraliśmy 1200 unikalnych wyników, czyli dla unikalnych konfiguracji. Całość wykonaliśmy 24 godziny, gdzie pracujemy 8 godzin dziennie. 6 miesięcy temu coś takiego było absolutnie niemożliwe. Nasz dzisiejsza, to co dzisiaj robimy, to co dzisiaj przygotowaliśmy, naprawdę już takie możliwości mamy. Co dalej? Doroślejemy i zaczynamy wprowadzać standardy. Skrypty konfiguracyjne są już przepisane, ale cały czas dbamy o to, żeby jeszcze troszeczkę je ulepszać. Jak najbardziej są zastosowane wzorce projektowe, przede wszystkim fabryka, która szuka właściwej implementacji egzekutora i dostarcza je, wstrzykuje je do głównej klasy egzekutora, czyli wstrzykuje implementację konkretnego egzekutora do wykonania. Dashboard, który jest napisany, tak jak wspominałem, w PHP, będzie przerobiony, pozbywamy się twigów na rzecz REST API, GUI będzie przepisywane do Angulara. To jest nie tylko, to oprócz tego, że nam pozwoli rozłożyć robotę, ciężar roboty pomiędzy więcej osób. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki temu dashboard dorobi się w miarę zunifikowanego i ustandaryzowanego API, co jest dla nas bardzo ważne, bo takich zespołów, które dostarczają różne dane, jest kilka i chcielibyśmy z nimi współpracować. I takie ustandaryzowane, logiczne API może mieć dla nas naprawdę duże znaczenie. Planujemy też dodać do schedulera jego własną bazę danych, żeby przestał zamęczać dashboard tak mocno, żeby sam kontrolował pewne rzeczy i zbierał te informacje, plus dostanie własne GUI po to, żeby jego z kolei kontrolować, żeby łatwiej zarządzać konfigurację, wynieść się z tych cholernych jamnic i mieć jakąś jeszcze większą wygodę, jeszcze większą elastyczność. To, co jest dla nas największym osiągnięciem, to jest to, że w ciągu roku wyprodukowaliśmy naprawdę fajny kawałek softu do benchmarkingu AI. Tematyki, która jest raczej hermetyczna, zagadnienia, które jest raczej hermetyczne. Popełniliśmy masę błędów, nauczyliśmy się jeszcze więcej i dzisiaj dysponujemy rewelacyjnym narzędziem. Natomiast to, co jest najważniejsze, moim zdaniem, to jest to, jak w ciągu roku zmienili się ludzie. W ciągu roku z zespołu testerów staliśmy się zespołem badaczy, programistów, a testy wykonują się same. To jest bardzo, bardzo wygodne. Kto korzysta z danych takiego zespołu gdzieś tam w Gdańsku, ulokowanego? No oczywiście korzysta nasz marketing, wszyscy deweloperzy, klienci, których część pojawiła się na slajdach. I każdy z Was, jeżeli byście chcieli zobaczyć, co u nas słychać, to jest nasza główna strona, tam są różne notki. Jeżeli traficie na notkę, gdzie są informacje o jakichś zmianach, nowych wynikach performance'owych, to możecie mieć pewność, że za tym stoi 15 ludzi z Gdańska. Bo jesteśmy w tej chwili oficjalnym dostawcą danych do marketingu i to jest do tego stopnia, że musimy walidować wszystkie wyniki. Jeżeli zespoły mówią, że osiągnęły taki wynik, to zawsze przychodzi do nas polecenie potwierdzić. Tak się nam udało troszkę rybić. Ja dziękuję Wam bardzo za przyjście, tak licznie, i wysłuchanie mojej historyki. Życzę Wam wielu, wielu dobrych, miłych chwil spędzonych z deep learningiem. Zabawa jest przednia, narzędzi coraz większe. Więcej, myślę, że slajdy, gdzie pokazywałem, jakie są narzędzia, w tym nasze, za pół roku będzie zupełnie nieaktualne. Warto to śledzić, rozwój jest nieprawdopodobny, zabawa jeszcze większa. Dzięki ślicznie.